skrzypeczki i tymi skrzypeczkami jestem w stanie zagrudzić w głowie każdej niewieście. Jest to moja siła. I taki właśnie sobie chłopak chodzi po wiosce, ale on tak naprawdę ma te kemanem, czyli ma, to zostało przetłumaczone jako skrzypeczki, a tak naprawdę chodzi mu o kamancze, bo właśnie w tym rejonie właśnie gra się na takich skrzypeczkach, czyli na kamancze kolanowe, takich pięknych. I on sobie właśnie tak śpiewa. Pieśń o tym, jak się właśnie czuje muzyk, ja to tak odbieram, nie wiem jak tutaj współmałżonkowie moi, że no tak, no właśnie to jest taka siła nasza. Mamy w ręku te swoje instrumenciki i tak sobie przez ten świat idziemy. I nawet jak jest nam bardzo ciężko w życiu, tak sobie przyjdziemy na taki koncert i tak sobie gramy, to czujemy wielką, wielką radość. Przestaje swój sas, już jest prawie gotowy. Prawie już. To jeszcze tylko powiem o tym, bo teraz właśnie jeszcze będzie przed tym Karaimskim powiem, że jest, już można tę płytę nabyć w sensie preorderu. Jest na zrzutce Karaimi, Związek Karaimu Rzeczypospolitej Polskiej, bo mamy no, wielkie błogosławieństwo i w zasadzie całą siłą napędową jest Związek Karaimów, więc dla nas jest to wielkie, wielkie wyróżnienie. Więc Związek Karaimów tę zrzutkę prowadzi, można to znaleźć na przykład w moim Facebooku i sobie już taką płytę zamówić. Zaśpiewamy o skrzypeczkach, o muzyce i języku karaimskim.